Aki. O! Wilkeły słychać. To wygląda, jakby tutaj miała znowu zaraz być jakaś walka. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. Na razie nie będę tam przychodzić. It's as if... O, to są te wszystkie runy, które zdobywałem. O, przecież, że jednej nie zdobyłem. Znaczy, jednej w tym akcie nie zdobyłem. Bo ogólnie zapomniałem pewnie jakichś 6. Zaznaczają mi się te, których nie zdobyłem? Czy zaznaczyły się jakieś randomowe? Wydaje mi się, że to są te, których nie zdobyłem zaznaczone. Jakbym widział jeszcze raz górę, to dowiedział się. Bo wiem, że dwóch pierwszych nie zdobyłem. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. To no właśnie jest w ogóle. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Kurwia się. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Czy to była Hela ciągle? Your mother, who was ten głos? Jak teraz rozumiem przynajmniej. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness.
I can let you destroy you. You're a liar! No, Sonoma. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Jaka muza! Powera dostałem jakiegoś! Zabijam na hita wszystko praktycznie! Cię podnoszę od razu! Stała gniewu berserka? Jestem pewien, że ja tutaj mogę umrzeć aktualnie w ogóle. Nie, żebym chciał testować, czy mogę umrzeć, ale... Zajebisty. Hold on. I'll find you. O, Surtur. Co tu robisz, Surturze? Zabiłem cię wcześniej. Czy jeszcze będę walczyć z... No właśnie. Z panem Krukiem. Na V. Którego nienawidziłem. Przegrałem z nim chyba 3 razy. I będę jeszcze pewnie walczyć z tą bestią.
ciemności. Halo. Znowu szurki. Nie wiem, czy ich się da w ogóle zabić, to jest najgorsze. Bo za chwilę się zmieniają, więc trudno mi określić, czy da się ich zabić faktycznie. Nie wiem, co ja, z czym ja walczę. To jest zaszukane. Tym bardziej, że ja nie mogę wstać praktycznie. Halo! Nie mówiąc już o samym uderzeniu, ja wstać nie mogę. O, zapis. O, jest tu. For what? What can he do to me that you haven't already? Fight me, father. Come on. Betrayed the gods in search of you, in search of love. Look where that's got you. Miguel, go into battle. Let go of redemption. Watch out. Go of the earth. Go. Don't let your darkness hurt anyone else. Watch out. Go. Ja tam nie wiem nawet, z czym ja walczę, to się co chwilę respi. Ciągle i ciągle się coś tutaj respi. Jednak.
zawalam głównie tym przyciskiem, bo wtedy na hita padają. Właściwie nie wiem, czy pada na chwilę coś daje, bo jest ich coraz więcej. Znaczy, ich liczba się nie zmniejsza, tak powiem. Halo! What the fuck? Watch out. Ścięła się! Co to jest? Zabij jak najwięcej wrogów? Albo aż do aż do momentu, jak umrę, walka. Chyba aż do momentu, jak umarłem, to było. Bo dostałem osiągnięcie po tym, jak jebnął mnie znowu. Albo były dwa zakończenia, albo musiałem paść w końcu. Cześć, Dragon. Wzięła sobie mieczyk. Jej. Cześć, Karów.
take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. Cisza. No power over me. To mi przypomina tekst z Hobbita. I po niej. Without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. Ten dźwięk dziwny od niej. The longer the shadow grows until tle. You can see his darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Nawet jej oczu już nie widać. Nic nie widać.
Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge like a wave from the ocean, only to return to the sea. Pogodziła się z tym. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. Kozackie zakończenie to było. Szkoda, że za to dostanę prawa autorskie, ale bywa. Ogólnie zapowiada się to, jakby to nie miało mieć kontynuacji. A tu jednak. Pytanie, czy zrobili kontynuację, dlatego że tak zarąbiście oceniali i tak zarąbiście na niej zarobili, czy chcieli zrobić kontynuację od razu? Tu idealnie widać, że nie miało być kontynuacji. Idealnie domknięcie historii to było. David Garcia, Andy Lab, Legła. Spoko, Harufie. No miłego dnia, jak coś. Draj, co pisz, bo masz jeszcze 3 wybory chyba gier. Albo 4. 3 albo 4 wybory gier masz. Epic Games.
Nvidia. Nie znam innych. Widzisz, jaka piękna gierka, Rofle. Będziesz musiała sama w nią zagrać. To już, teraz. Idealnie w weekend. Ale pamiętaj, w tą grę gra się tylko i wyłącznie na słuchawkach. Tylko i wyłącznie. Na słuchawkach. W ogóle tego ekranu się nie da przewinąć. Kojarzy mi się to z Crashem. No, zrobiłem zrzut. Kojarzy mi się to z Crashem. Czwórką. Tam też się nie dało przewinąć napisów końcowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat psychozy oraz problemów psychicznych, odwiedź witrynę www.hellblade.help.info. Czy to już jest koniec? No to wygląda ewidentnie, jakby nie miało mieć kontynuacji. Dlaczego dali tę kontynuację? Raczej będzie kontynuacja tak mogło. Dlaczego? Przecież to jest idealne zakończenie historii. Takie piękne, cudne. Jakby nie miało mieć końca i masz rozmyślać nad tym. Albo nie rozmyślać. Ale dlaczego chcą zrobić tego drugą część? Zagram drugą część, no ale tak... Dlaczego? Tak idealne to jest zwieńczenie historii. Czemu oni chcą zjebać to? Pierwszy raz i mi jest szkoda, że wychodzi druga część jakiejś gry. I to w gry, w którą zajebiście mi się grało. Ale dobra. Na Hellblade'ie. W takim razie to na tyle. Więc następną grą, jaką będę grać, będzie podobna gra oczywiście, czyli Spider-Man. Bardzo podobna, klimatycznie, etc. Ale na Hellblade'ie to na tyle.